Trzeba nam słuchać głosu Ducha Świętego, bo bez tego głosu, bez Jego działania, bez Jego łaski, życia, nic uczynić nie możemy. Duch Święty porównywany jest często do duszy. Tak jak dusza ożywia wszystko w człowieku, jak dusza jest powodem tego, że jemy, idziemy spać, idziemy biegać, mówimy, rozmawiamy, jest tym myśleniem i kochaniem, czyli jest życiem tym największym w nas, ponad to życie wegetatywne, zmysłowe tylko. Tak Duch Święty jest duszą naszej duszy. Duch Święty jest więcej niż ta dusza, która daje nam życie. Duch Święty ożywia nas całkowicie. To z Jego chcenia, życia my żyjemy. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy w tym trzecim dniu zatrzymali się nad osobą Ducha Świętego, który zapala uczniów apostołów do głoszenia dobrej nowiny. Parakletos pierwszy, pocieszyciel pierwszy odchodzi widzialnie do nieba, aby dać działanie Duchowi Świętemu, pocieszycielowi drugiemu, parakletowi drugiemu. To mówi Pan Jezus, poślę do was innego pocieszyciela, innego parakleta. Jezus jest pierwszym parakletem. I słuchajcie, zawsze kiedy mówię o Duchu Świętym, warto sobie przypomnieć takie wydarzenie, żeby zrozumieć tajemnicę Ducha Świętego, żeby wejść w tę tajemnicę. A mianowicie, nie wiem, czy pamiętacie w Księdze Rodzaju takie wydarzenie, jak to właśnie dochodzi do takiego stanu, że Abraham ma dwóch synów, tego Izaaka z wolnej kobiety, jego małżonki, i właśnie drugi syn, który jest właśnie synem niewolnicy, z Hagar. I pewnego dnia dochodzi do takiej kłótni między Sarą i jej niewolnicą Hagar. I Sara prosi, żeby oddalił tą niewolnicę, żeby oddalił także tego syna. Abraham bardzo to przeżywa, ale Bóg daje mu zapewnienie. Zobaczcie, to jest rozdział 21, werset 13. Syna tej niewolnicy również uczynię wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. Może to się nam wydawać takie okrutne, że Abraham każe wyrzucić swoją niewolnicę, z której ma syna, ale to jest człowiek wiary. Bóg dał mu zapewnienie. Nie martw się. Posłuchaj głosu swojej żony Sary. Ja zajmę się tym twoim synem z niewolnicy. Abraham wstał więc wcześnie, wziął chleb i skórzany worek z wodą i dał Hagar. Włożył jej na plecy dziecko, a następnie ją odesłał. Ona poszła i błąkała się po pustyni Beerszeby. Gdy skończyła się woda w skórzanym worku, położyła swoje dziecko pod jednym z krzewów. Potem odeszła i usiadła w pobliżu w odległości strzały z łuku. Myślała bowiem, nie chcę patrzeć na śmierć mojego dziecka. Usiadła więc niedaleko i zaczęła głośno płakać. Straszna sytuacja. Na pustyni nie ma wody. I zobaczcie, nawet ból jest tak wielki, że ona odchodzi, by nie patrzeć na śmierć swojego dziecka. I wtedy, kiedy nikt nie słyszy tego głosu, zobaczcie, nikt nie słyszy tego głosu. Nikt. Nawet jakoś tak fizycznie, materialnie nikt nie może usłyszeć tego głosu. Ona jest sama na tej pustyni. Mówi Duch Święty. Wtedy Bóg usłyszał płacz chłopca. Anioł Boży zawołał więc z nieba do Hagar. Co ci jest, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał płacz chłopca, który tam leży. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Ten tekst, święci powiedzą o nim, że tutaj objawia się po raz pierwszy, czy może po raz drugi, niezwykła tajemnica Ducha Parakleta, ponieważ paraklet, to słowo greckie, które zostało nam zostawione w niektórych tłumaczeniach, oznacza ten, który jest przy. Ten, który jest przy. My to tłumaczymy adwokat, pocieszyciel, obrońca. Ale to tajemnicze właśnie, ta tajemnicza nazwa Ducha Świętego parakletos oznacza ten, który jest przy. Duch Święty jest zawsze, Duch Święty wyraża tę tajemnicę, że Bóg jest zawsze przy. To jest niezwykłe. Bóg jest tak niepojęty, że te przymioty Boże, te określenia nawet osób Trójcy Świętej wyrażają tajemnicę Boga. To jest niezwykłe. I to słowo parakletos wyraża tę niezwykłą tajemnicę Boga, przydzieloną niejako właśnie Duchowi Świętemu, że Duch Święty jest zawsze przy. Ten, który słyszy głos chłopca, dziecka na pustyni. Duch Święty jest tym, który słyszy głos opuszczonego dziecka na pustyni. To jest niezwykłe. To jest początek takiej tajemnicy Ducha Świętego. Przywołany przychodzi. Stąd też zobaczcie, Jezus mówi do apostołów: idźcie i czekajcie na obietnicę Ojca. Czekajcie. Po co takie to oczekiwanie? Co, Bóg sobie wyznaczył, nie wiem, 9 dzień? Nie. Serce wydrążyło pragnienie 100 razy większe. Słynne nowenny w Kościele. Dlaczego 9 dni? Nie? Czekamy 9 dni. Zobaczcie, co się dzieje z sercem człowieka czekającym. Coraz bardziej, coraz bardziej. My w tym roku przeżywaliśmy tutaj, zresztą to już będzie zawsze tak przeżywane, przeżywaliśmy nowennę do Bożego Ciała niedawno i z każdym dniem przybywało kwiatów tutaj w tej kaplicy. Bardzo dużo kwiatów, pięknych. Kwiatów za kilka tysięcy złotych w tej kaplicy tutaj. I powiem wam, że rodziło się pragnienie wielkie, żeby przeżyć to Boże Ciało. Akurat skręciłem nogę i po prostu dla mnie to był taki koszmar jakiś po prostu, bo tak chciałem przeżywać, a Boże Ciało spędziłem sam, sprawując Eucharystię w swoim pokoju. To było takie dla mnie koszmarne, ale pragnienie rośnie coraz bardziej w trakcie oczekiwania na coś. Są bardzo, bardzo są tajemnicze takie rzeczy. Stąd to oczekiwanie na Ducha Świętego. Ale zobaczcie, to oczekiwanie jest jakby jeszcze bardziej mocniejsze, kiedy doświadczamy swojego ubóstwa. Dlatego Bóg, nie dlatego, że lubi dręczyć, nie dlatego, że tylko lubi zaprawić nas do boju, nie. Dlatego, żeby jeszcze bardziej dać Ducha Świętego, pozwala na trudy, upadki, na bardzo wielkie ubóstwo naszego serca, aby Duch Święty jeszcze mocniej mógł przyjść. Wiecie, to tak jak natrafiłem na takie słowa rok temu bodajże, papieża Jana Pawła I. On, wiecie, bardzo krótko rządził Kościołem, przez miesiąc czasu. I on powiedział takie słowa, bo mało w ogóle powiedział, ale takie słowa tam powiedział, że Bóg nawet potrafi dopuścić grzech ciężki, śmiertelny, żeby zachować w człowieku pokorę, bo pycha jest tak straszna. Tam trochę parafrazuję te słowa, ale to jest bardzo ciekawe, że Bogu tak bardzo zależy na takim ubóstwie wewnętrznym, jakim też jest pokora, że nawet czasami dozwoli, by człowiek upadł bardzo ciężko i sromotnie, żeby zachować w nim uniżenie, ubóstwo wewnętrzne ducha. I ten otrzymuje Ducha Świętego, kto najbardziej właśnie woła do Niego, czeka na Niego i ma ubogie serce. Nie? Zobaczcie, w tym hymnie do Ducha Świętego mówimy bardzo jasno: Ojcze ubogich. Nie? Tak mówimy o Duchu Świętym. Ojcze ubogich. I znaczy, kiedy my mówimy sobie, że im bardziej będziemy ubożsi, nawet na tej akcji naszej ewangelizacyjnej, gdzie idziemy bez niczego, to tym bardziej objawi się Boża chwała. Tym bardziej. I przykładem znów jest ten dom. Żadne państwo, nasze państwo, Unia Europejska, żaden urząd, rzadko o tym mówię, na początku jak był kupiony dom, napisaliśmy chyba kilkadziesiąt pism do wszystkich urzędów w Koszalinie. Żaden urząd nie odpowiedział, bo wszyscy myśleli, że w ogóle tam coś nie tego, nie? Ale słuchajcie, ja teraz się z tego cieszę, bo my dzisiaj nie przyjmiemy żadnej pomocy z urzędu, bo cenimy sobie wolność i pomoc Boga. Także, ale Bóg tak nas wychował sobie. Tak Bóg sobie wychował. Bądźcie ubodzy. I teraz zobaczcie, powstawałby dom, urzędy, coś tam byśmy gdzieś, finanse z Unii Europejskiej, coś tam, to miałoby smak, nie wiem, zgnitej cytryny. Nie wiem w ogóle, czy kiedyś jedliście cytrynę taką podzgnitą i cytrynę zdrową na przykład. Czasami nam się zdarzy taka cytrynka, trochę taka już ma sporo czasu. To jest zupełnie inny smak. Ubóstwo wzywa Ducha Świętego, by mógł działać. Bo znów zobaczcie, to się wciąż wiąże z tym ogołoceniem. Bo póki mamy swoje bogactwa, swoje ubezpieczenia, to nie ma miejsca na Ducha Świętego. I dzisiaj rano na przykład. Dzisiaj rano mówi do mnie Ilona, która dzisiaj była w kuchni. Mówi, przyględza, już na kolację nic nie ma. Nie? Z takich rzeczy nie na ciepło, tylko takich, nie wiem, wędliny, coś tam, nie? I ja mówię tak, poczekajmy do 15, 16. Jak Bóg nic nie zrobi, pójdziemy kupić. Godzina 15, to była 14. Wielka reklamówka wędlin. Ktoś przyniósł na przykład. To są takie, no i teraz poleciałbym rano kupić pewne rzeczy, bardzo możliwe, że Bóg by nie zainterweniował. To są bardzo ciekawe rzeczy. Także, zobaczcie, my idziemy na taką wędrówkę, ale każdy z nas powinien robić sobie, nie żeby Boga próbować, powinien robić sobie takie doświadczenia, że pojawiam się w pewnym miejscu nie mając nic. Zupełnie nic. I właśnie Pan Bóg działa. Powoduje takie sytuacje. Dlatego zrozumcie, jak na przykład mówi świętej pamięci ksiądz Jan Twardowski, że kocha Kościół, kiedy ktoś rzuca guzik na tacę, kiedy właśnie widzi Kościół w Afryce, gdzieś tam obdartego chłopca. I kończy właśnie w ten sposób, zagubił się Jezus na dobre w Kościele bogatym. Zagubił się Jezus na dobre w Kościele bogatym. Ubogie serce wzywa Pana, by przyszedł paraklet, parakletos, by nawiedził duch prawdy, bo my potrzebujemy prawdy od Pana, duch światło, duch miłość, dar od Ojca i Syna. Dar dla ubogiego. Nie? Tak pamiętacie, jak tą scenę, jak właśnie tak chodzi, tam jest jakiś ubogi przy drodze i Piotr spotyka z Janem. Nie mamy ani pieniędzy, ani trzosa, ale to, co mamy, to Ci dajemy. W imię Jezusa Chrystusa wstań, chodź. I wtedy zaczyna chodzić. Dlatego my zawsze musimy wołać Ducha Świętego. Kiedy rano wstajemy, wołajmy Ducha Świętego. Kiedy cokolwiek robimy, działamy, wołajmy Ducha Świętego. W każdej sytuacji. Wieczorem, kiedy coś myślimy, kiedy... Słuchajcie, ja zawsze, jak przychodzę do kazania czy do homilii, zawsze wzywam Ducha Świętego. Zawsze. Nie ma takiego słowa, gdzie bym nie powiedział, Duchu Święty, pomóż, przyjdź. I powiem wam, że wiele widziałem w życiu takich niesamowitych sytuacji, gdzie Duch Święty pocieszył, przemienił, dał siłę i moc. Pamiętam takie zdarzenie w Krakowie, już może mówiłem te wydarzenia, ale one są naprawdę niezwykłe. Jak mieszkałem przy ulicy Lotniczej w klasztorze sióstr kanoniczek Ducha Świętego, przyjmowałem tam sporo ludzi i tam pojawił się taki człowiek, który był chory na raka i prosił o uzdrowienie. Modliśmy się często za niego, był kilka razy. I pewnego dnia kilka osób z tej grupy razem jakoś tak spontanicznie powiedzieliśmy mu: niech Pan modli się codziennie do Ducha Świętego. Niech Pan wzywa Ducha Świętego nieustannie. No i później już nie przyjeżdżał. I pewnego dnia odwiedzam pewnego księdza właśnie w diecezji tarnowskiej. To była taka wioska duża. I on do mnie mówi: słuchaj, pamiętasz takiego gościa, co przychodził do nas, prosił o uzdrowienie Boga, bo był chory na raka? On umarł, jest jego pogrzeb, chodź tam pójdziemy. I poszliśmy do jego domu, było jego ciało wystawione w domu. Rodzina tam się modliła, ale nie było tak, że tam wszyscy jęczeli czy coś tam. I podchodzi do mnie żona, bardzo się czule przywitała, bo tam pamiętała i mówi tak: proszę księdza, jak on był ostatni raz u was, wyście mu to powiedzieli i on od tamtej pory, on ciągle wołał do Ducha Świętego. Litania do Ducha Świętego. I wie ksiądz, kiedy on zmarł? W zesłanie Ducha Świętego. Pogodzony, cała rodzina i on. Pamiętam też takiego faceta, który przyszedł kiedyś do mnie i tam mówił o swoim życiu i mówię do niego: niech pan codziennie odmawia litanię do Ducha Świętego. Spotkałem go po 7 latach, czy 8, czy 6, już nie pamiętam. I mówi: proszę księdza, od tamtej pory codziennie wzywam Ducha Świętego rano. Moje hymnem, on hymn odmawiał. Moje życie wygląda zupełnie inaczej. I słuchajcie, naprawdę zróbcie sobie doświadczenie. Ja robiłem to doświadczenie, nie jestem temu wierny codziennie. Ale był taki czas, że robiłem sobie takie doświadczenie. Rano odmówcie sobie hymn do Ducha Świętego na przykład, czyli litanię. Zobaczycie, jak inny jest dzień, kiedy to się uczyni. Podobnie jak z Matką Bożą, kiedy się wzywa Matkę Bożą, by ofiarować jej dzień. Pamiętam też takie wydarzenie w Poznaniu, też kiedyś się opowiadałem, bardzo to przeżyłem, bo chyba nigdy nie byłem na spotkaniu bardziej charyzmatycznym niż to spotkanie. Prowadziłem takie czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego dla młodzieży urszulańskiej i to było takie towarzystwo bardzo ułożone, bo to były one, siostry prowadzą szkoły, bardzo takie sztywne nawet można powiedzieć, nie znające w ogóle charyzmatów, nic z tych rzeczy. To się zaczęło w piątek po południu, sobota i w sobotę było zesłanie Ducha Świętego, wieczór zesłania Ducha Świętego. Przyjął jeden biskup, drugi biskup, gdzieś tam nawet tak mówili bardzo oschle, nie było kontaktu z tą młodzieżą, nawet tak ubolewaliśmy z tego powodu. Nic nie mówiłem o charyzmatach, zupełnie nic. I wieczorem, chyba za 15:24, wystawiam Najświętszy Sakrament na ołtarzu. Chwilę tam coś powiedziałem do Pana Jezusa. Nic nie mówię o charyzmatach, nic, żeby nikogo nie nakręcić, żeby nic po prostu. Po 15 minutach ogromny śmiech w tej kaplicy. I sobie tak się uśmiechnąłem sam do siebie i mówię: o, zaczyna się. I słuchajcie, jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta. I takie było jakieś wylanie charyzmatyczne, bo oczywiście, jeżeli charyzmaty się nie ujawniają, nie znaczy, że Duch Święty nie przyszedł, to chyba rozumiemy wszyscy. Ale w tym przypadku Duch Święty przyszedł tak mocno charyzmatycznie, że ja tego nigdy w życiu nie widziałem i potem też już nie widziałem. Tak mocno, tak bardzo mocno. Była dziewczyna, 18-latka, która najbardziej prorokowała. I później wiele osób zeznawało, następnego dnia mówiło o tym, że rozmawiali z Bogiem w sercu, ona się pojawiała koło ławki, koło nich i odpowiadała w imię Boga, co Bóg do nich mówi. Pamiętam też takie zdarzenie, że po skończonej modlitwie dziewczyna wyła i krzyczała z ławki, bardzo głośno. Ja tam prosiłem, bo to wszyscy się bali, coś tam, mówię, słuchajcie, niech nikt nic nie robi, przecież Bóg jest z nami. I następnego dnia mówiła, że jej matka skoczyła z 11 piętra 2 lata wcześniej. Ona pierwszy raz wypłakała się przed Bogiem. To było wycie. Pamiętam, też była taka dziewczyna, która zaczęła pluć, tak się zachować dziwnie, pluć na posadzkę. Ja mówię, zostawcie ją. Coś Bóg robi, nie wiemy co. Następnego dnia świadectwo, przez 2 miesiące ogromny kaszel, ciągle tam jakieś duszności, wstała rano, wyczyszczone płuca, oddech. Takie coś Bóg zrobił, takie coś. Wiele tam było takich rzeczy niesamowitych. Też takie, słuchajcie, bo tam były takie rzeczy dziwne i niespotykane. Na przykład był taki chłopak, który opowiadał następnego, bo to świadectwa ludzie mówili. Był taki chłopak, który, młody chłopak, 17-letni, mówi, że wystawiłem tego Pana Jezusa, już tam go sen brał, usiadł sobie koło takiej kolumny i tak zamknął oczy i nagle głos słyszy, bo tak sobie przysnął, nie? Taki głos słyszy. Czy ty idziesz do nieba? Czy ty idziesz do raju? Tak było. Czy ty idziesz do raju? On tak otworzył oczy. Ktoś do mnie mówi? Nie? I nagle drugi raz było właśnie, czy ty idziesz do nieba? I taka pewność. Jak ktoś może pytać się w ogóle o to? Pewność. Ja idę do nieba. I zaczął się śmiać. Nie? Albo też taka dziewczyna mówiła, że po tej modlitwie całej, skończonej, ona idzie, poszła do pokoju, siedzi leży, czy tam jeszcze siedziała na łóżku i nagle czuje zapach jabłek, zapach siana, zapach wsi. Przedziwne rzeczy. To Bóg jest psychologiem najlepszym. On wie, dlaczego był zapach jabłek. Nie wiem tego. I nagle mówi, przebaczam. I w płacz. I mówi, przebaczyłam od 7 lat moim rodzicom, bo ich nienawidziłam. Nie. Tam dużo było takich rzeczy. Ja też doświadczyłem takiej niesamowitej rzeczy, bardzo mocno. Nie chcę to mówić, bo to jest nagrywane. Nie chcę to mówić tak osobiście o pewnych rzeczach. Słuchajcie, Duch Święty, Bóg może wszystko. Zupełnie wszystko. Nie ma takiej sytuacji, która nie mogłaby być odmieniona przez Boga. Nie ma takiej sytuacji. I Duch Święty wyraża w Bogu tę cechę bardzo mocną też, że jest jak wiatr. Nie wiesz, skąd przychodzi, mówi Chrystus. Nie wiesz, dokąd idzie. Przychodzi nagle przychodzi, tak jak wiatr przychodzi nagle i robi, co mu się podoba. I Duch Święty, powiedzą święci, ma w sobie takie dwie cechy. Duch Święty jest suaviter z łaciny i fortifiter. Łagodność sama i moc. Jest mocny. Duch Święty ma takie coś w sobie, że z jednej strony, i to przecież doświadczamy to bardzo mocno, z jednej strony doświadczamy ogromnej łagodności Ducha Świętego, a z drugiej strony doświadczamy ogromnej mocy, gwałtu. Tak? Tylko gwałtownicy najpierw wchodzą do Królestwa Niebieskiego, zdobywają Królestwo Boże. Duch Święty ma coś takiego po prostu w sobie. Nieuchwytny. Jest jak ogień, który trawi wszystko. Jest jak woda, która wypełnia wszystko. Tak? Która też właśnie wypełnia to pragnienie człowieka. Jest jak olej, który namaszcza, przenika właśnie każdy por tej skóry po prostu. Łagodzi. On jest, można powiedzieć, kimś z Trójcy Świętej najmniej uchwytnym. A z tym się wiąże to, że jakby wszystko możliwe dla Niego. Dlatego, słuchajcie, to wezwanie Ducha Świętego musi być w naszym życiu bardzo mocne, bardzo mocne. I to nie tylko przyjdź Duchu Święty. Nie, to musi być wezwanie takiego ubogiego, w ubóstwie takim mocnym, Duchu Święty, przyjdź, bo bez Ciebie ja nie wiem, co to jest prawda, nie wiem, co to jest światło, co to jest życie, ja nic nie wiem. I powiem Wam, że ten dom osobiście mnie bardzo nawraca w jednej rzeczy, bo jestem z wykształcenia filozofem, wykładowcą filozofii i też lubię tak dociekać pewne rzeczy. I powiem wam, że ten dom mnie nauczył bardzo mocno jednej rzeczy, że ja bardzo jeszcze pokładałem nadzieję taką ludzką i cały czas tak jest, bo przecież Bóg dał nam naturę ludzką, którą trzeba wykorzystać, powie Pismo Święte, i lekarza stworzył Bóg. Tak? Trzeba po ludzku też działać, jest oczywiste. Ale jednak ten dom mi pokazuje bardzo mocno, nawraca mnie bardzo silnie, że naprawdę Boga trzeba wezwać w każdej sytuacji. A kiedy czytam te statystyki więzienne, psychologiczne, to jestem przerażony tym, że wyjście po jakiejkolwiek terapii bez Boga jest prawie niemożliwe. Statystyki są przerażające. Państwo polskie łoży, nie wiem, miliony, miliardy na całą taką otoczkę ludzką, by pomóc wyjść więźniowi z jego nałogów, kradzieży, skrzywionego umysłu, a rezultaty są porażająco małe. Są bardzo, bardzo małe te statystyki, to pokazują. Gdy tymczasem takie Czenakolo, znacie wspólnotę Czenakolo? Tak? Gdy tymczasem nawet taki dom miłosierdzia Bożego pokazuje, że ci, którzy chwycą się Jezusa, potrafią wyjść na prostą. Ale tylko ci. Nie? I nawet takie Czenakolo nie ma żadnej terapii czy psychologa. Nie? Jest bardzo zadziwiające. Ale my tu w Domu Miłosierdzia widzimy jasno jak na dłoni, że tylko ci z naszych podopiecznych, którzy chwycą się Jezusa, wychodzą na prostą. Tylko oni. Mamy poradnie, wszystko, psychiatrów, psychologów, jak tam trzeba. To jest bardzo ciekawe. To musi być, to niech to będzie. Bez Boga nic, zupełnie nic. Bez Ducha Świętego nie powiemy, Jezus jest Panem. Dlatego, słuchajcie, bądźcie pragnieniem ciągłym. To tak jak też nie zapomnę, pierwsza ewangelizacja nadmorska. Pierwsza. Jestem na plaży, już wychodzimy z plaży. 9-10 osób, 11 nas było. I jeden facet zaczął tam na argumenty. A tutaj, jak Kościół, inkwizycja. A tutaj, pedofile, tamto, coś tam, nie? No i tłumaczy mu tam argumentacyjnie, coś tam. I w pewnym momencie, już byłem taki zmęczony, tym oni tam czekali na mnie. Mówię tak w duchu. Święty Michale Archaniele. Doszedłem do połowy i po połowie tej modlitwy w duchu, on nie słyszał jej, ja mówiłem ją w duchu. W takiej sytuacji bezradności. On mówi do mnie tak, przerwał ten cały potok tych słów przeciw Kościołowi, mówi tak. A wie ksiądz co, kiedyś leżałem w szpitalu i tam jakoś chyba Boga doświadczyłem. I słuchajcie, i pomyślałem sobie tak, ja wiedziałem o tym, że trzeba wezwać Boga. Tutaj wezwałem Michała Archanioła akurat, bo to, słuchajcie, miałem takie poczucie walki wielkiej. I tak jest z Duchem Świętym. Wezwij Ducha Świętego. A On może odmienić każdą sytuację. Wszystko. No chciałbym wam powiedzieć tutaj właśnie dzisiaj po południu, w trzecim dniu rekolekcji, że nic nie możemy. No nic, zupełnie nic. I ten będzie największym świętym, ten będzie pokonywał góry, kiedy to zrozumiemy. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dziecko wie, kto jest mamą i tatą i wie, że bez mamy i taty nic uczynić nie może. Tak samo wy. Tak samo my. Bez Ducha Świętego nic uczynić nie możemy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.